Pewnie się mnie tutaj nie spodziewaliście. Ja muszę mówić troszkę ciszej, ponieważ w dzisiejszym odcinku robimy włam na konto Rafała. Jak widzicie, jestem na koncie Rafała, jestem tutaj u niego na kompie, także łatwo było się dostać. Nie ma go w domu, ale w każdej chwili może przyjść. Ola śpi, także mamy chwilkę. No i dzisiaj oczywiście będzie się działo. Jak chcecie więcej takich odcinków, jak chcecie więcej włamów, to wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał. A w dzisiejszym odcinku właśnie zastanawiam się, czy zrobić tutaj jakieś takie rzeczy, które będą na korzyść Rafała, czy tutaj sobie troszkę potrollować. Rafał w sumie jak się włamał na moje konto, bo też właśnie tak zrobił, dlatego tu jest tutaj odwet, nie wiem, czy tak się to mówi, chyba tak. Także ja tutaj, za to, że Rafał się włamał na moje konto, ja robię tutaj to samo na jego, tylko on mi zrobił niespodziankę, więc to mnie tutaj trochę przekonuje, że ja też powinnam chyba mu zrobić niespodziankę. Na pewno Rafał ma dużo więcej skinów, więc ja tutaj sobie wejdę w skiny, nie ubieram nawet słuchawek, żeby słyszeć w każdej chwili, czy ktoś przychodzi, czy nie. Rafał ma tego kangurka. Jak wiecie, jemu się udało wygrać karnet, mi się nie udało i bardzo chciałam go mieć, także bierzemy sobie tego kangurka i sobie spróbujemy tutaj zagrać i zrobić pierwszego wina na koncie Rafała. Ja jeszcze nigdy nie grałam na jego koncie, więc mam nadzieję, że mi jakieś fajne mapki tutaj wylosuje i sobie właśnie zagram. Rafał ma w ogóle dużo takich skinów, którymi bym chciała pograć, a których ja nie mam i sobie marzę. Także dzisiaj mam taką okazję. Ej, dobra, tutaj ta mapka nie jest zbyt moim faworytem, ale lecimy. Mamy kangurka, on skacze porządnie. W ogóle jaką Rafał ma klawiaturę? Dobra, musimy być z przodu, bo tak to nam później to będzie opadało. Tutaj gramy nie z botami, tylko z normalnymi ludźmi, więc może być ciekawie. Poczekamy, jak się to obróci. Hop, hop, hop. Hop, hop, o dobra, udało się. Ej, dobra, jest szansa na jakieś tutaj zwycięstwo, przejście do drugiej rundy. O, dobra, ja mam długie paznokcie, to jest na moją niekorzyść. Długie paznokcie i... Dobra. O nie, i spadłam. Ej, nie mówcie, że ja tego nie przejdę. Ja muszę to przejść. Dobra, tutaj. Wchodzimy, wchodzimy. No nie, no chodźcie tutaj. Dobra, musimy iść z drugiej strony. Dobra, idziemy tu. Idziemy tu. Trzy osoby. O! Jak to jest możliwe? Nie, ej, słuchajcie, tak być nie może. Ja nie przypuszczałam, że tak będzie. Przecież tam były 3 osoby i nagle 16. Ej, skąd się to wzięło? Ja wiedziałam, że tutaj konto Rafała jest jakieś przeklęte. Ja wiedziałam, także wychodzimy. Wydaje mi się, że tutaj jest po prostu kara za to, że ja się włamałam na to konto. Dobra, darujmy sobie może na razie granie. Oczywiście na końcu będą się działy najgrubsze rzeczy. Rafał ma 400 gemów i na pewno je wszystkie wydamy. To jest tutaj na pewno mój cel, wydać gemy. A teraz sobie zakręćmy za darmo, tak na rozluźnienie. Ja muszę dzisiaj zrobić wina, Może sobie ustawię mapki, które ja najbardziej lubię, bo w sumie to ma być przyjemny odcinek dla mnie też. Dla Rafała zastanawiam się jeszcze, czy potrolować go tutaj, czy właśnie, żeby było dla niego miło. Na pewno pokręcimy sobie kołem, no jak mu wydropimy jakiegoś skina, no to będzie mu miło, bo będzie miał nowego skina, ale będzie mu niemiło, bo nie będzie miał sobie gemów. Ale co zrobię na końcu, to za chwilę zobaczycie. Mamy tutaj żetony, mamy ostatnie darmowe kręcenie kołem i mamy, zobaczmy co tutaj nam wyleci. Fajnie było jakby jakieś żetony albo gemy. W sumie ja tutaj jestem taką... gram taką zołzę trochę i mówię, że tak Rafałowi narobię, że zrobię mu złe rzeczy. Nie! W sumie nie! Patrzcie się, więcej gemów chyba jest. Zrobimy tak, że to będzie miły i przyjemny odcinek. No niby mu wydamy tutaj gemy, ale będzie on fajny i będzie też fajny dla was, bo ja teraz oczekujące zaproszenia, a są tylko dwa, ale akceptujemy sobie je i nie ma tutaj już. Ja myślałam, że tutaj dodam was do znajomych, że tu parę osób będzie... Ale niestety nie ma, także jak chcecie, to zapraszajcie Rafała i następnym razem też na pewno tutaj wejdę do znajomych i na pewno tam kogoś pododajemy. Dobra, musimy zmienić tego skina. Mi się wydaje, że oni się mnie nie bali, bo kto ma karnet, to raczej każdy ma tego kangurka. A ja sobie wybiorę teraz skina, ten mi się bardzo podoba. W ogóle zmieńmy sobie tutaj w ogóle emotki. Taniec zwycięstwa, ten jest kozacki, weźmy sobie ten. Kroki, Rafał ma takie dymki, no tutaj serduszka, tutaj jeszcze chyba taki klimat walentynkowy. Także bierzemy sobie to i tak wygląda fajny skin. I teraz musimy przejść chociaż do drugiej rundy. Przecież to nie może być tak, że ja zagrałam jeden mecz, od razu odpadłam. No mogłam przyjść od razu tam na tą drugą stronę. Ej! Ej, to powiedzcie mi, nie to konto jest przeklęte. Ja specjalnie tworzyłam tutaj przed chwilą grę niestandardową i tworzyłam właśnie tak, żebym miała swoje mapki. Wybierałam sobie mapki, które mi się podobają i tutaj dało mi...
No, jeszcze mnie zmiotło z planszy. Nie. I dało mi mapkę, której bardzo nie lubię i zawsze mnie tutaj zmiata. Dobra, tutaj... On mi ktoś mi podłożył nogę. Patrzcie się, dobra, lecimy z tej strony. Tu mnie popycha. No, dawaj, dawaj. No nie, dobra, dobra. Już się udało. No, parę osób tam jest z przodu. No i pewnie to jest zwykła gra. A ja chciałam tutaj specjalnie... Dobra, idziemy od tej strony, żeby mi tutaj nic nie diabło. Dobra, dobra. Czy ja przejdę do drugiej rundy? I dużo tych osób tutaj jest. I w ogóle patrzcie się. Dlaczego tu nie ma tych emotek, który zawsze Rafał używa tego kopania? Losuję nam drugą rundę. I to jest ta, na której właśnie odpadłam przed chwilą. Dobra, to konto jest przeklęte, tak mi się wydaje. Rafał tutaj chyba ma jakieś haksy. I mi się wydaje, że on specjalnie tutaj steruje jakoś. Wie, że ja się włamałam. Dobra, jestem pierwsza, a jak jestem pierwsza, to jest bardzo dobrze, bo wtedy mi się nie zapadają te takie... ja nie wiem, jak to się nazywa, kurczę, wiedziałam, jak to się nazywa. Napiszcie w komentarzu, jak to się nazywa. Nie wiem. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, tak, tak. Dobra, tak. Oj, spadłam. No i pięknie. I teraz mnie wyprzedzą. Teraz poczekamy, jak to się obróci. Obróciło się. Obróciło się. Obróciło się. Dobra, jesteśmy. Nie ma tam jeszcze nikogo. Idziemy za tą wiedźmą, bo ta wiedźma, może ją przegonimy. Dobra, dobra. Dobra! Czyli będę w finale. Wychodzi na to, że będę w finale. Czekajcie, tutaj. I teraz, teraz. Hop, hop. No nie, no idź tam, wiedźma, idź tam, wiedźma. No pomóżcie nam. Dobra, udało się. No i teraz możemy tutaj emotkę zwycięstwa. Dlaczego nie pokazało mi tej emotki, że się cieszę? Przecież ja daję jedynkę. Dlaczego tego nie widać? Nie wiem, ale ja i tak się cieszę. O nie! Tu jak wiecie, jak oglądacie nasze odcinki, że to na końcu jest przeklęte. Ja zazwyczaj na tym spadam. Ale Rafał mi pokazał trik. Tu jest finał, więc... Dobra, lecimy. Więc może się uda wygrać. A jak się nie uda... Dobra, na razie jestem na prowadzeniu. To będzie mi smutno. No chciałabym tutaj wygrać. Bo to jest konto Rafała, no i niecodziennie się jest na koncie Rafała i robi się winki, także bardzo bym chciała wygrać. Ciśniemy do przodu, na razie jesteśmy pierwsi, także bardzo dobrze się zapowiada, ale no, tam niestety... O, o, dobra. W ogóle ta klawiatura, ja nie wiem, jak Rafał może na tej klawiaturze grać, przecież to jest... Dobra, lecimy tu. Dobra, hop, hop. No i co? No i mamy tutaj winka, patrzcie się. Przecież tu nie ma nikogo, ja nie wiem. Easy win. Także teraz tutaj, w nagrodę. Ja sobie sama muszę tutaj zrobić. No i mój taniec tutaj, który sobie ustawiłam. Wiedziałam, że ten skin jest dużo lepszy, że ten skin da mi tutaj zwycięstwo. Mamy taniec. Szkoda, że nie było ustawionych tych emotek do trollowania. Jak wiecie, Rafał zawsze mnie trolluje. Ja już tutaj sobie wybiorę skina, którego bym chciała. No oczywiście te tutaj na końcu są... O, skin z ostatniego odcinka, którego chciałam, chociaż mi się on najmniej podobał z walentynkowych. Chciałam go, a nie mogłam go wydropić, także ustawiamy sobie tego skina i na pewno weźmiemy sobie tutaj jakieś właśnie emotki, bo Rafał mnie tak tym. Na pewno ustawiamy to. Na pewno ustawiamy rękawice. Dobra, i jeszcze było takie wynoszenie. Nie wiem, gdzie to jest, ale Rafał często to... używa. Dobra, powiedzmy, że to jest to. Nie wiem, która to jest, także ustawiamy sobie taki na następny mecz, ale teraz przejdźmy do sklepu i musimy tutaj zrobić jakąś nagrodę w zamian za to, że wygrałam. Sprawdźmy sobie. Tutaj widzę dwie takie oferty. Za 4 euro i za 625 gemów. Nie wiem, czy Rafał nie ma tego rekina i tej babeczki. Ta babeczka jest chyba epicka, także szybko sobie to sprawdźmy. I z tego, co widzę, to on ma właśnie i taką, a to jest... To jest, już wam pokażę, to jest taka. Ona jest bardzo podobna do tamtych, ale to nie jest ona, także bierzemy. I do tego jeszcze coś takiego. Taniec B chyba to ma, ale kupmy mu. Będziemy na następne te, na następny Halloween. Kiedy on w ogóle się skapnie, jak tutaj wejdzie sobie na konto, że ktoś tutaj coś majstrował. Mamy tutaj właśnie takie czaszki, mamy takiego skina i mamy taki taniec. W sumie mogłabym to przetestować, ale na razie sobie to zostawmy. Nie, jednak nie. Musimy to ustawić. Także szukamy sobie tego skina. To jest nasz nowy skin i zostawimy to później i zobaczymy, czy Rafał się skapnie. Mamy czaszki, bo te czaszki będą po prostu odstraszały tutaj przeciwników i mamy tutaj taniec. Taniec B. Gdzie ten taniec B? Taniec F, D, B. Dobra, nie, czy Rafał miał, to jest takie fajne, podoba mi się, także gramy jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz mi się uda i że wda mi te mapy, które ja ustawiłam. Jak nie, dobra, już wszystko jasne. Mamy teraz mapy, które najbardziej lubię. Mamy skina nowego, nie jest to może skin, którego najbardziej lubię. Tutaj bardziej by pasował ten wcześniejszy skin. Ale jak wiecie, ja mam szczęście... No dobra, już nie mam szczęścia. Po prostu ja mam szczęście na moim koncie, na koncie Rafała nie mam szczęścia. Jak tutaj nie przejdę do...
Wow, ale mnie popchnęli, ale patrzcie się. Patrzcie się, tutaj popychamy typków. Tutaj, o, czekajcie, za chwilę ich pochniemy. O, dobra, i on tutaj nam wskazał drogę. No i to jest kozacki, ja nie mam tej emotki, znowu popchnęłam. I możemy sobie tutaj typków popychać i tak sprawdzać, dobra. O, dobra, o nie. Ups, dobra, to nie miało tak wyglądać. Oni tam wszyscy stoją, oni się boją przejść. Idziemy z nowym skinem, oni tych czaszek na pewno się będą bali. Na pewno tutaj będziemy rolować wszystkich, dobra. No nie popchnęłam tak jak trzeba, ale tu już można stąd przeskoczyć, tylko musicie mi się przesunąć. Dobra, i jesteśmy. Mamy koniec rundy, na końcu zobaczcie, jaka jest moja ulubiona mapka, bo tutaj ustawiłam ją na finał. Oczywiście jak uda mi się przejść do finału, mam nadzieję, że mi się uda. I po tym meczu zrobimy sobie najfajniejszą rzecz w dzisiejszym odcinku, czyli wydamy wszystkie gemy Rafała. Biedny jak wejdzie na konto, zobaczy 0 gemów, to pewnie, a może się nie skapnie. Zobaczymy w następnym odcinku. Ja mu nic nie powiem, dopiero jak będziemy nagrywać następny odcinek, to wtedy zobaczymy, czy Rafał się skapnie, że coś tutaj śmierdzi, czy wszystko jest tak, jak było. Ej, tutaj w ogóle dużo osób jest. Wybrałam sobie tą mapkę, bo ja ją... Wow. O, to była bardzo szybka runda. Bardzo lubię właśnie też tą mapę. Teraz są wszystkie mapy, które lubię, ale na finał ustawiłam moją ulubioną mapkę. Wydajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona mapka. Oczywiście Miocki, to jest moja ulubiona mapka. No, naprawdę, to jest najlepsza mapa tutaj w tej gierce. Także mam nadzieję, że uda mi się wygrać na niej. No te czaszki mówią same za siebie, więc mam nadzieję, że oni się przestraszą. Tam wszyscy już pospadali. Dobra, to jakieś tutaj... Ziomki widzą te czaszki, tak mi się wydaje, i oni tutaj płaczą. Płaczą, że tutaj Ewela robiła na... I spadnę teraz ze wszystkiego. I jak na tej klawiaturze się źle skacze, ja cię kręcę. Ja nie jestem przyzwyczajona do tej klawiatury. A, bo te klawisze tak odstają. Dobra, goście, spadajcie. O nie, 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 o nie, nie, nie. Dobra, to będę może chodziła lepiej. Dobra, lepiej chodzę, bo jak skaczę, to się może źle skończyć. I tam jednak ktoś ten. Dobra, no i mamy, patrzcie, nawet z pierwszego plastra nie spadliśmy. Wygrywamy, drugiego winka mamy. Taniec tutaj zwycięstwa. W ogóle musimy nagrać odcinek, że rozkazuję Rafałowi i tutaj, żeby Rafał nam jakieś tańce potańczył. Dajcie znać w komentarzu też, czy to jest dobry pomysł. Zobaczmy, czy coś tutaj, patrzcie, no cały karnet odebrany. W karnecie nie mamy co robić. Ale mamy tutaj, mamy bardzo dużo fajnych rzeczy. Lecimy z tym. Rafał ma pewnie dużo epików, ale co to? Jego konto, jego kasa, więc kupuję. Kupujemy sobie epiki. Ale tutaj też mogą jakieś legendy polecieć. Byłam pewna, że tylko same epiki. Trzy epiki tutaj sobie teraz kręcimy. Ej, specjalny nawet jest. Aha, czyli to jest epickie koło. Ja myślałam, że tylko same epiki mogą polecieć. Aha, czyli to po prostu tak jak epickie koło. I nie myślę, że... Serio. Specjalny. Właśnie zarobiłam Rafałowi 700 tutaj żetonów. I poleciał specjalny skin. Okej, czyli tutaj po prostu wszystko mówi... Żebym ja nie była taka zła dla Rafała i żebym robiła tutaj dla niego przyjemne rzeczy. I tutaj samo konto robi dla niego przyjemne rzeczy. 460 klejnotów. Mamy tutaj dwa takie koła tymczasowe. 2 godziny one jeszcze będą, ale mi się udało. W ogóle te koła, patrzcie, wyglądają praktycznie identycznie, ale to mamy rubinowe, a to mamy złowieszcze. I teraz, czy ja chcę być złowieszcza? Czy ja chcę być rubinowe, to bardziej mi się z miłością, właśnie tutaj taki amorek jest z miłością kojarzy. Wiecie, Rafał ma tego amorka, ale sprawdźmy sobie, czy są tu jeszcze jakieś... Inne fajne skiny. Mamy amorka. No na razie tutaj tak szczerze tylko mi się ten amorek podoba. A tutaj w złowieszczyn mamy tego szkieleta. Rafał ma tego szkieleta. I tutaj w sumie zobaczmy, czy są jakieś fajne skiny. Bardziej chyba mi się podobają na tym kole. Także lecimy. O! Nie stać nas na 10 kręceń? No i nas... Na 4 kręcenia nas tylko stać? Ja myślałam, że my tutaj z 30 razy zakręcimy. To takie drogie. Dobra, Rafał się nie przygotował na ten odcinek i po prostu nie doładował gemów. Mamy pierwszą legendę. No zobaczymy, czy poleci nam tutaj specjalny ten gościu. A jakby ten specjalny gościu poleciał u Rafała, ten amorek taki, to bym była bardzo zła, bo ja go nie mam i ja go chcę na swoim koncie. Ale jak widzicie, to na razie tutaj same takie... Niezbyt ciekawe. Ej, w ogóle nagrywam się. Ja tutaj pierwszy raz mi cię nagrywam. Jak coś się nagra źle, to się nie zdziwię. No tutaj szczęście nam nie dopisało. Mamy legendę, mamy 3 rzadkie. W takim razie to nie może się tak skończyć. Ja tutaj coś jeszcze muszę kupić Rafałowi. Przecież, znaczy kupić. 20 gemów mamy. No nie wyzerowałam mu. Ej, da się tutaj coś za 20 gemów?
czekajcie, nie da się. Fajnie jakby to było, wiecie, zero gemów napisane. Ale Rafał nie ma może zbyt dużo gemów, ale ma żetony, więc tutaj sobie robimy opening epickiego koła. Zapraszam was na opening. Mówiłam, że tutaj sterujemy konto. Nie pomyślałam o tym, że przecież żetony są. Chodziło mi o gemy. Ale troszkę żetonów też tutaj mu wydamy. Może coś specjalnego wydropimy, może jakiegoś skina, którego nie ma. Ej, ciekawy właśnie, teraz jestem ciekawa, czy będzie jakiś skin, którego Rafał nie ma. Czy Rafał już ma wszystkie możliwe skiny? Mamy duplikat, chyba na razie wszystkie duplikaty. 10 kręceń będzie teraz. Mamy epika. Dobra, mamy kolejne kręcenie. No mega jestem ciekawa, jak wydropię jakiegoś skina, którego Rafał nie ma, to będę skakała tutaj do sufitu i będę się cieszyła. I w sumie niech ma jakiś tam prezent. Bądź pewnie i tak nisko. Chociaż, no zobaczymy i sprawdzimy to w następnym odcinku. Rafał się skapnie. Ja tutaj na pewno coś ustawię na główny ekran. O, blisko tutaj. W ogóle ta legenda, pierwsza legenda, nie legenda, tylko specjalny skin, który wydropił Rafał. I myślałam, że drugi specjalny skin będzie. I on wtedy był, jak były tylko trzy specjalne skiny. I właśnie Rafał go wydropił i on mi się najmniej podobał, ale ten skin mi się właśnie kojarzy z Rafałem. On go bardzo często... O, patrzcie. Myślałam znowu, że znowu wypadnie. On go bardzo często... I co? Mamy... Nie, wszystkie tutaj mamy duplikaty, także... O, jak widzieliście. I dobra. Tylko 350, on ma tak dużo tutaj żetonów, także jedziemy dalej jeszcze 10 razy. Kręcimy. Szukamy jakiegoś skina, którego Rafał nie ma. Robimy mu prezent. I tak mu w sumie jeden sprezentowaliśmy. Specjalnego skina. I w sumie to ja ten. Ja nie dużo więcej wydam niż zarobiłam, bo ja zarobiłam dla niego tutaj żetony, jak wydropiłam specjalnego skina. Także można powiedzieć, to co dałam, to teraz biorę. No i pięknie. Ale chciałabym mu coś wydropić tutaj. Mamy duplikat. Ja tak w ogóle jak się kręci, to nie patrzę, dopiero na samym końcu sobie sprawdzę, czy wszędzie jest napisany duplikat, czy jest coś takiego nowego. Epic, duplikat. Rafał ma chyba wszystkie możliwe skiny, ja nie wiem jak to. Ale on chyba tylko ma, nie ma tych nowych, a tak to ma wszystko. No patrzcie, no cały czas duplikat. Ja nie wiem. Czy jest jakiś skin, którego Rafał nie ma? Ma tego szkieletona z właśnie złowieszczego skoła. Ma tego takiego rubinowego. Ma kangurka. No on ma wszystko, ja nie wiem. Czy będzie coś nowego? No zobaczymy. W ogóle tak się opłaciłam, aż powie za... To chyba jakaś tutaj karma za to, że za to włamanie i... Naprawdę, nie mogę patrzeć na to koło, bo aż, a ja tak nigdy nie miałam. Przecież my ostatnio kręciliśmy na odcinku same duplikaty, czyli niestety nie udało nam się wyzrobić. Dobra, nie, tutaj nie tracę już mu tych żetonów, bo jak widzicie i tak ma wszystkie skiny, także bez sensu. Lepiej poczekać na coś nowego na przykład za 2 godziny. A jakbyśmy tu poczekali 2 godzinki i coś może tutaj zakręcić nowego? Nie, na 2 godzinki to bardzo długo. Zostawiamy mu żetony. I teraz sobie ustawmy coś, co Rafał będzie wiedział, że Ewela tu była. Jak wiecie, ja bardzo lubię takie różowe, dziewczęce skiny. I trzeba poszukać, no może takiego króliczka. Tak, to jest króliczek bardzo ładny, podoba mi się. Chyba, że Rafał jeszcze ma, no ten też jest bardzo dziewczęcy, ale to on w ostatnim odcinku jakoś go... O, tu ma tą babeczkę w ogóle, ale tego w ostatnim odcinku jakoś wydropił, więc się pewnie nie skapnie. Dobra, czyli w takim razie, nie wiem, czy się ustawił, ustawił. Mamy króliczka, dajemy sobie kroki, no to oczywiście serduszka musimy zmienić. Dajemy serduszko dla... i to jest to przenoszenie. To jest coś specjalnego, serio. Wy zostawiacie łapkę w górę. Idziemy tutaj jeszcze, czekajcie do samego końca, bo za chwilę jeszcze coś zrobimy fajnego. Mamy tutaj tego i damy mu jeszcze jakąś może... O, jeszcze taki... No, po prostu to bardziej dziewczęco być nie może. No tak to wygląda. No musi tutaj... ja zapomniałam! 100 gemów. Od 14 do 12 znaków. Aha, dobra. Czyli muszę to... ten... Czekajcie. Ej, to będzie najlepsze. Za mało klejnotów lub nazwa jest już zajęta. Czyli po prostu mam za mało klejnotów. Czyli w takim razie i tak to miałam zrobić. Kupujemy Rafałowi... O! Kupujemy 5000 gemów tutaj w nagrodę. Chociaż z tego się może ucieszę. Mam nadzieję, że to zauważy, bo miał tylko 400, a ja mu 5000. Ale tego sobie nie daruję. Musimy to zmienić. Zamiast była, napisałam była. To jest właśnie podsumowanie. Ewela tu była. Dobra, to jest podsumowanie mojego odcinka. Ja no, załamałam się. Jak wam się podobał i chcecie więcej, włam go na konto Rafa, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście wbijajcie na kolejny tutaj nasz odcinek. Sprawdzić, czy Rafał skapł się, że w ogóle ma inny nick. Co tu się w ogóle wydarzyło? Na razie.